Cześć i czołem, drodzy widzowie. W czerwcu tego roku, gdy budowaliśmy naszą małą bazę, mieliśmy problem z wielką ścianą, która była pokryta graffiti, odezwał się do nas Tomek z FSO Service. Uznał, że przyda nam się pomocna dłoń. co tam dłoń? Dał nam całe ramię produkcji Bumarko Szalin, żebyśmy mogli poradzić sobie z tym problemem. No a skoro już pożyczył owo ramię na tej... Niesamowitej maszynie, to uznałem, że jest to świetny pretekst do tego, żeby trochę Wam opowiedzieć o historii samochodów Tarpan nie Honkerów, nie tych wojskowych, tylko tych rolniczo-cywilnych Tarpanów o historii tego konkretnego egzemplarza i jakież to ja odcisnąłem na nim piętno. Serdecznie zapraszam. Wyjątkowo ta motoryzacyjna historia z PRL-u nie zaczyna się tradycyjnym, po II wojnie światowej nie było niczego i wszystko było potrzebne. Ta historia zaczyna się dwie dekady od zakończenia wojny, na przełomie lat 60. i 70., gdy nasze rodzime politbiuro zdecydowało, że pora zdywersyfikować produkcję i dostarczyć obywatelom bardziej indywidualnych i luksusowych produktów, na przykład pojazdów do prywatnego użytku. Jednym z potrzebnych wozów był pojazd dla rolników indywidualnych, taki polski pick-up, co by rolnik mógł pojechać na pole, nakopać kartofli, zawieźć je na targ i jeszcze rodzinę na pace do kościoła w niedzielę zawieźć. Kierując się dziś już niezrozumiałymi motywami, decydenci uznali, że wielkopolskie zakłady napraw samochodowych w Poznaniu Antoninku, które do tej pory łatały do stanu używalnego stare ciężarówki, są idealnym kandydatem do przeróbki na fabrykę samochodów. Później zakład ten wyewoluował w fabrykę samochodów rolniczych Polmo, która była powiązana z Lublińską Fabryką Samochodów Ciężarowych. Produkcja aut trafiła tam trochę przypadkiem i tak też była traktowana przez władze. Przez co Polmo zawsze była niedofinansowana, miała niski priorytet w dostawie komponentów oraz surowców i była chronicznie niedoinwestowana. Zawsze był ktoś, komu pilniej należało się wsparcie i dostawy przez co produkcja w Polmo nigdy nie miała szans osiągnąć przyzwoitego poziomu ilościowego jakościowego, a bez tych postępów zawsze była pierwsza w kolejce do likwidacji. Pierw powstała koncepcja i próbujący dopasować się do niej prototyp. Samochód Warta. Ulepili go jednak ludzie z Poznania, bez doświadczenia w projektowaniu aut, sklejając to, co mieli pod ręką, a w większości mieli pod ręką części z syreny. Więc mniej więcej na wzór tego, co narysowali wcześniej na kartce, uzupełnili to silnikiem z Syreny, elementami zawieszenia, poskręcali, wyszła warta. Po prezentacji prototypu w Warszawie przedstawiciele władzy zdecydowali, że trzeba włączyć do projektu doświadczonych projektantów i inżynierów z Warszawy, którzy nie tylko wiedzieli, jak zaprojektować auto, ale także, co jest realne do wyprodukowania w PRL-owskiej rzeczywistości. I oni uznali, że przede wszystkim podzespoły z Syreny są za słabe do auta rolniczego. Więc zastąpili je silnikiem M20 z Warszawy i resztą witalnych części z Nysy oraz Żuka. Wóz był jak na 1972 rok ładnie zaprojektowany. Miał fajny Bayer z przesuwaną tylną ścianą, dzięki której można było mieć albo większą kabinę, albo większą pakę. I tak naprawdę jedynym błędem wynikającym z braku możliwości technicznych stworzenia takiej konstrukcji w tamtym czasie był brak napędu na przednią oś. W założeniach wszystko wyglądało wspaniale. W 1973 miała ruszyć seryjna produkcja samochodu w wyniku konkursu w ekspresie poznańskim ochrzczonego imieniem Tarpan, na cześć bardzo silnych polskich koników. Tyle, że fabryka nie miała specjalistycznego sprzętu ani doświadczonych pracowników, w liście dostaw była traktowana delikatnie mówiąc małoważnie, więc, tak jak kiedyś już o tym wspominał Motobieda w swoim materiale, wóz był pasowany stopami. Dużo pracowałem ze starymi samochodami. Na przykład z ruskimi, gdzie w takim gazie 69 maska nigdy fabrycznie nie pokrywała się za trapą chłodnicy, a drzwi nie domykały równo, ale nawet przy nim tarpan to faktycznie wyższa szkoła druciarstwa. Jako blacharz amator widzę, że montaż prowadzili ludzie o podobnym poziomie umiejętności jak mój i z taką samą awersją do maskowania niedoróbek, na przykład szpachlą. Najlepiej takie na siłę dopasowanie dostępnych elementów do karoserii, aby tylko to jeździło, widać na przykładzie przedniej szyby. Jak przyjrzycie się jej kształtowi i krawędziom, to widać, że to jedno do drugiego dopasowywano, aby tylko było. Mechanicznie to ta sama historia, co większość samochodów z PRL-u. Później silnik M20, tzw. Dolnopłuk, zastąpił polskiej produkcji silnik S21. Most z żuka, wszystkie zegary, klamki, kierownica, inne detale to typowy dla epoki miks rzeczy z każdego innego auta aktualnie produkowanego w Polsce. Aby było taniej. Z początkiem lat 80., gdy uderzył kryzys, FSR została odcięta od dostaw silników S21. Wtedy wpadli na desperacki pomysł ładowania pod maskę silników Perkinsa i takie właśnie serducho ma ten potwór. Diesel z traktorów Ursusa, spasowany z Żukowską skrzynią, miał zapewnić przetrwanie fabryki, a okazał się być jej gwoździem do trumny. Perkins miał w tamtym czasie tylko jedną jedyną zaletę: ropa nie była na kartki, była dużo tańsza. Poza tym ten silnik miał same wady, bo całkowicie nie nadawał się ani do tego, ani do żadnego innego samochodu, bo był silnikiem z traktora o zupełnie innej specyfice pracy. Już z silnikiem żółkowskim S21. To nie był ani mocny, ani wygodny samochód. Szczególnie, że nie miał wygłuszenia kabiny. Ale po wsadzeniu Perkinsa w środku panuje taki hałas, że w dłuższą trasę można się wybrać tylko i wyłącznie z założonymi słuchawkami budowlanymi na uszy. Wóz, przez to, że ma źle dobraną skrzynię, dostaje jakichś dziwacznych drgań, wibracji, cały czas skacze i drży. Każdy przejechany kilometr po asfalcie tym samochodem z prędkością powyżej 30 km na godzinę to walka. Mocy nie ma. Toczymy się wolniej od niektórych rowerzystów, ale gdy jesteś w środku i zbliżasz się do 50 na godzinę, masz wrażenie, jakbyś wchodził w nadświetlną. Do tego nasz pojazd jest przeciążony mocarną zwyżką produkcji bumar koszalin. Więc najwięcej, co udało nam się z niego wycisnąć na prostej długiej drodze, to 55 km na godzinę. Próbowano do tarpana montować inne silniki. Półtora litrowy z dużego fiata, który był dostępny, ale który był za słaby. Czy Andorie, sławny 4C90 w dieslu, który najzwyczajniej w świecie do końca lat 80., nie był dostępny dla żadnego producenta, a już na pewno nie dla fabryki Polmo, która była na szarym końcu listy dostaw, więc nic to nie pomogło. A szkoda, bo pomysł był dobry i potrzebny. Powstało kilka wersji Tarpana o różnych oznaczeniach. Był standard, kombi i pick-up, które w przystępnej cenie były potrzebne zarówno na rynku krajowym, jak i znajdowały klientów zagranicznych za bezcenne dewizy. Gdyby jeszcze tylko fabryka była w stanie produkować więcej niż kilka tysięcy rzemieślniczo składanych autorocznie, to kto wie, może nie skończyłoby się na wysłaniu raptem kilkuset sztuk do Grecji i Iranu. Próbowano też coś zaradzić na słabe właściwości terenowe, tak potrzebne w aucie rolniczym. Problem miał rozwiązać most tylny z blokadą mechanizmu różnicowego, który podobno był wprowadzony do produkcji i nawet montowany. Tylko póki co nie zdarzyło mi się spotkać Tarpana z takim mostem. Poza prototypami, w których w miejsce przedniego zawieszenia montowano tylny most żuka przerobiony tak, by służył za przedni, nie udało się stworzyć żadnego sprawnego, zdatnego do produkcji napędu 4x4, ale efekty tych prac zaowocowały narodzinami większej zbrodni na godności i rozumie człowieka Tarpana Honkera. Mimo tak wielu przeciwności i problemów, Tarpan nie mógł od tak umrzeć. Polska w czasie transformacji ustrojowej przeżywała głęboką zapaść, ale wciąż potrzebowała masę specjalistycznego sprzętu, by utrzymać kraj przy życiu. Jedną z takich witalnych gałęzi jest energetyka. Aby państwo mogło funkcjonować, składano niezbędny sprzęt z tego, co było pod ręką. I tak oto w 1993 roku pożeniono Tarpana z silnikiem Perkinsa z podnośnikiem koszowym Bumar-Koszalin P-100. Wóz dostał hydrauliczną blokadę przednich kół, cztery hydrauliczne wsporniki oraz ramię wysięgnika. Całość zasila dieselek Perkinsa i trzeba powiedzieć, że w roli stacjonarnego silnika do napędu tej maszynerii sprawdza się wyśmienicie. Ale nawet projektując wozy specjalistyczne, które, tak jak ten, nie były przewidziane do robienia dalekich tras po asfaltowych drogach, i tak robiono różne bezmyślne błędy projektowe. Na przykład w tym egzemplarzu rura wydechowa wychodziła prosto na panel z dźwigniami sterowania hydrauliką, a że silnik Perkinsa musi cały czas pracować, żeby dostarczać energii do pompy do całej hydrauliki, żeby to wszystko działało no to przez cały ten czas operator nawdychał się dymu z gnojówki. Następny problem to na przykład drabinka, którą tak przyspawano, że prowadząc na platformę roboczą wychodzi idealnie na gałki sterowania wzwyżką, przez co nie da się tam wejść szybko tak, żeby nie wybić sobie oka albo zębów. Najprawdopodobniej przez to właśnie większość ludzi przez lata korzystając z tej maszyny wchodząc na platformę chwytało za gałki od sterowania wzwyżką, dlatego kiedy auto trafiło do nas to była tylko jedna, pozostałe dwie były urwane. Brakowało jeszcze paru innych detali, trochę żeśmy przy tym samochodzie popracowali, pouzupełniali, żeby Tomek go dostał w lepszym stanie niż nam pożyczył. A wóz przez większość życia jeździł na terenie zamkniętym wielkiej stacji Trafo jako pojazd serwisowy. I właśnie wspomniany Tomek dopiero parę lat temu z FSO Serwis gdzieś go właśnie wynalazł, odkupił, doprowadził do stanu używalności, no ale jako, że ma bardzo dużo samochodów na głowie, a tarpan, no delikatnie mówiąc, perełką nie jest, to musiał sobie poczekać na swoją kolej. My żeśmy go wzięli do malowania, po tym malowaniu niestety cały kosz był uwalony takim ciemno-niebieskim kolorem, zwanym niebieski sygnałowy. Obiecałem Tomkowi, że nie oddam go z takim niebieskim, bo choć jest to kolor popularny bardzo w energetyce, to współczesny, nie pasujący do PRL-u, no to musiałem jakoś ten kosz pomalować na taki bardziej PRL-owski kolor. Farba miała być pomarańczowa, rozrobiłem ją, wyszła żółta, zamazałem pędzlem, stwierdziłem, że jest OK. Wydawać by się mogło, że taka wzwyżka na tarpanie to jest już tak kuriozalny parch, szczególnie na żółtych tablicach, że powinien przykuwać uwagę przede wszystkim jako kuriozum, antyk, coś wyjątkowego. Ale gdzieżby? Czy to pojechaliśmy na lotnisko? Czy wybraliśmy się na przejażdżkę techniczną, żeby zobaczyć jak to wszystko chodzi? Czy jak pojechaliśmy tutaj niedaleko, żeby nagrać ten samochód? Co trochę ktoś nas zaczepiał i pytał: czy świadczymy usługi w energetyce, czy czyścimy rynny, czy możemy przyjechać na działkę, komuś gałęzie obciąć, dach naprawić, inne tego typu akcje. Także nikt w ogóle nie zapytał nas, patrząc na to auto, czy to jest samochód zabytkowy, jakiś, właśnie, antyk, jakaś ciekawostka, tylko czy po prostu świadczymy usługi. Do tego stopnia jest to zabawne, że. Któregoś dnia w lato była taka wielka, wichura nawałnica. Wychodzę na podwórko, bo widzę, że gdzieś tam pod płotem białe samochody z energetyki się kręcą. Wychodzę na podwórko, patrzę a tutaj koło tarpana. Stoi dwóch facetów z energetyki. Jest za wąsko, żeby wjechała. To może byśmy tarpanem to opierdzielili. Także ten samochód, mimo swego wieku i wyglądu, nie może zakończyć swojej służby. I to jest całkiem zabawne. Dziękuję Tomkowi z FSO Service za to, że nam zaufał, że nam pomógł i udostępnił. Zobaczymy, jak będzie dalsza współpraca z Tomkiem się układać. Na razie z tatą składamy dla niego gazika. Zobaczymy, czy go weźmie. I tak, jeśli się zastanawiacie na sam koniec, dlaczego w tym odcinku występowałem w czapce, to w związku z tym, że malowałem ten samochód, mam totalnie za darmo świetną radę. Jeśli malujecie, a już szczególnie jeśli malujecie na przykład podkładem epoksydowym, który da się zmyć tylko najmocniejszym nitro, a nie chcecie sobie tego nitro potem lać na łeb albo cudować, dobrze jest założyć jakąś dobrą, szczelną czapkę przed malowaniem. Żeby nie zrobić tak jak ja, gdzie próbowałem we wnętrzu kasty coś trochę od dołu poprawić i musiałem się pożegnać z włosami. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!